Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Autko po trasie 160 km niemiecką autostradą, tak? Mogłem sobie tam pozwolić zapiąć 200, więc złapałem tego trochę. Delikatnie kropi, chowam się w garażu, bo chcę tylko zrobić test tego produktu. Leica Insect Board. I z tego co już zauważyłem, jest to produkt żelowy, poczekaj. Żelik, żelowy. Tak, zobacz jak się pieni. Ha. To zostawiam, sprawdzimy później pH tego produktu. Ok, to zostawię też tu. Słuchaj, pokażę ci jak wygląda sprawa z owadami. W szczególności szyba i tutaj widzę niektóre pociski. Przepraszam za szumy, jest tu trochę tych pocisków, no ty tego może nie widzisz, ale są tu takie tłuściochy. Słuchaj, lecimy. Zobaczymy jak się to będzie aplikować. Zajebiście się pieni, tak? Już na dzień dobry widać, że to posiedzi. Wyrzut fenomenalny. Już jest dobrze, naprawdę lubię. O, czyli z daleka, z dystansu. Precyzyjnie, nie lejesz całego auta, tylko pod to miejsce, które potrzebujesz. Bomba, zobacz. Zobaczymy, czy też będzie. A wieje dzisiaj. Naprawdę wieje. Teraz tak, praca atomizera jest bardzo taka ciężka. Przez to, że jest gęsty, niestety trzeba troszeczkę siły włożyć. Co mi się podoba, że masz precyzyjnie tam, gdzie chcesz. I wyżej już nie jadę, bo nie mam robali. Nie ma sensu. Oczywiście fajnie by było przykryć to. Teraz tak, lusterka. Szyba. To. No właśnie. O! Zobaczymy, czy to zbiera, ale coś mi tutaj podpowiada, że już od razu robale zaczęły być takie. O, zobacz, widzisz? Już go bierze. Znaczy ja tutaj po Leidze, znając Leigę, to spodziewam się, że będzie zajebiście. No co, no jeszcze patrz, ale żre. O ja, ojej, żre niesamowicie, dobra. Fantastycznie, żel. A i teraz tak, przejechałem trasę i stał sobie prawie 24 godziny, żeby właśnie ładnie przyschły. Słuchaj, rozpuszczanie robali moim zdaniem level expert, naprawdę super. Od razu widać, od razu je tak jakby schowam się. Słuchaj, fajne jest to, że robi taką jakby pianę, wzburza się, tak jakby podnosił te owady. Ok, zostawiamy na kilka minut. Teraz będziemy chcieli sprawdzić pH produktu. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Poczekaj. Pyk, paseczek. Cyk, bajerka. Zamaczam. I mamy grubo. Słuchaj, 12. Idealnie, 12 pH. Po prostu inaczej się nie da. No, patrząc to, jak już rozpuszczało te robale, to... Ale fantastyczny glut. No dobra, słuchaj, no to co? Chyba powolutku trzeba będzie spłukać. Zacznę od przodu, tu gdzie zacząłem, od góry oczywiście. W sumie to siedzi. Nie wiem co, no siedzi. Tu na lusterkach też pięknie, elegancko siedzi. I jeszcze trochę pewnie posiedzi, ale wieje, ja pierdzielę, paskudnie, słuchaj, będzie tak padać. Będzie tak padać, że to bania mała. Dobra, schowam się.
Widzisz, co jest grane? Lecimy. Bardzo dobre. No, ale żona dała mi ciepłą frytę. I muszę przemielić. O, sorry. No dobre, dobre. Słuchaj, co zauważyłem. Słabo się wypłukuje. Bardzo słabo. Jakby ci to powiedzieć, słuchaj, szyba perfekcyjnie, tam były grube bociany, zderzak i lampy, lampy perfekcyjnie, gładziuteńkie, tu, gdzie jest w piano dobry lakier, w stanie idealnym, perfekcyjnie, rejestracja trochę gorzej, najgorzej na zderzaku, musiałem troszeczkę, znaczy usunąłem praktycznie, można powiedzieć, 98% owadów, zostało tam 1-2, ale wypłukanie tego produktu jest upierdliwe, ale to bardzo upierdliwe, naprawdę strasznie upierdliwe. Produkt puchnie, im więcej płuczesz, tym więcej jeszcze, im więcej wody ma, tym bardziej puchnie, więc wypłukiwanie tutaj leży. Czy produkt jest zajebisty? Rozpuszcza pięknie. pH też ma piękne. Osobiście, jakbym miał wybierać, myślę, że Allegrini jest tutaj takim sztosem, kurczę, gdzie możesz sobie bawić się proporcjami, stężeniami. Tutaj pewnie też. No ale no, na szybką akcję będzie ok. Co mi się podoba? Zarzucanie produktu perfekcyjnie, idealnie tam, gdzie chcesz. Piękny strumień, siada na lakierze, puchnie, można powiedzieć, tak jakby odrywał te owady. Z tym jest rewelacyjnie. Nie jest to mistrzostwo, nie jest najgorzej. Tak naprawdę jak na lejgę spodziewałem się trochę lepiej. No dobra, słuchaj. Z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Jeszcze raz wrzucę tutaj i zobaczymy, czy nie usunie mi wosku. No słuchaj, tu gdzie pojechałem z gąbeczką, widać, że ewidentnie przygryzło, mocny produkt, a wypłukanie to jest tragedia. Jednak nie, nie podoba mi się ten produkt, naprawdę wypłukanie, dawno nie miałem takiego produktu, który by się tak strasznie wypłukiwał. Wskoczyłem tutaj też mechanicznie na lusterka, no trochę jest lepiej i teraz nie wiem, czy troszeczkę mi podebrał, czy nie, ale podjadę tutaj z kwasem i będę wszystko wiedział. Czy produkt jest fajny? Wiesz, to nie rozpuszcza te owady, ale przez to, że tak się fatalnie wypłukuje. Nie, zdecydowanie nie. Kurczę, jak na lejgę, no szału nim. Znaczy, no kurczę, on robi to, co ma robić, no zbiera, no tak, ale no, no ale żeby go wypłukać naprawdę, uwierz mi, trzeba się pomęczyć. No dobra, hej.